Witaj. Przyjrzyjmy się teraz dokumentacji technicznej w zakresie instalowania urządzeń elektronicznych. W sieciach automatyki przemysłowej podstawowym urządzeniem elektronicznym jest sterownik programowalny PLC. Sterowniki to bardzo wyspecjalizowane systemy mikroprocesowe służące do sterowania określonym procesem przemysłowym. W zależności od skomplikowania procesu stosuje się bardziej lub mniej rozbudowane sieci sterowników. W przypadku takiego urządzenia producent dołącza dokumentację techniczną urządzenia, która w szerokim zakresie omawia m.in. podstawowe parametry, moduły wejść i wyjść, łącza komunikacyjne, sposób programowania, oprogramowanie narzędziowe, możliwość wizualizacji, moduły rozszerzeń, kody błędów systemu. Szczególne znaczenie mają schematy połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czujniki czy elementy wykonawcze. Dokumentacja taka może również zawierać schemat blokowy sterownika. Dokumentacja urządzeń elektronicznych dołączonych przez producenta jest bardzo różna, a przede wszystkim zależy od skomplikowania urządzenia. Najczęściej są to dokumenty typu instrukcji obsługi montażowej, instalacyjnej czy użytkownika. Na dokumentację techniczną urządzenia może składać się kilka osobno publikowanych części albo jeden obszerny dokument. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z pozostałymi elementami wchodzącymi w skład tego modułu.